Stefan Kraft. On w odróżnieniu od większości zawodników z czołówki swój najlepszy skok oddał nie w Vikersund, a w Planicy. Tam szybował 240 metrów. Teraz też pięknie, znakomicie, daleko i bardzo ładno, ładnie, stylowo poszybował Stefan Kraft. Świetne lądowanie z zaznaczonym telemarkiem. 211,5 metra. Metr bliżej niż Tande, ale Kraftowi wiało w plecy. A Norwek miał te korzystne od dołu podmuchy pod narty. Krafty bardzo zadowolony był ze swojej próby. Zresztą w seriach treningowych też daleko fruwał, 208,5 i 216,5 metra. No, widać, że jest w formie reprezentant Austrii. No i może tutaj powalczyć o miejsce w czołowej trójce, jeśli chodzi o klasyfikację mistrzostw świata. Na pewno ten akces zgłosił. Na pewno jego skoki z obydwu serii treningowych wskazują na to, że no, Kraft dość poważnie przymierza się do tak wysokich lokat. Teraz popatrzmy na kolejnego z Norwegów. Forfang siedzi już na belce startowej, ale czeka na to, aż troszeczkę wiatr się uspokoi, no bo teraz znowu zaczęło wiać w plecy. W związku z tym na moment pewnie sędziowie postanowili go przytrzymać, no ale już mknie w dół reprezentant Norwegii. 170 na progu, nie za szybko, ale jak w locie pięknie, spokojnie i przed 200 metrem nie naciągał jakoś się specjalnie. Wydaje się, że stać go na nieco dłuższe loty. To było 191,5 metra. Liczył być może na to, że przynajmniej na dole go troszkę wiatr poniesie, ale wylądował przed punktem K. Myślę jednak, że Forfanga w konkursie stać na nieco dłuższe loty, a teraz zobaczymy, jak w tej nieobowiązkowej dla niego serii kwalifikacyjnej zaprezentuje się drugi z austriackich kandydatów do wysokich lokat, czyli Heibeck. No ale zanim się zaprezentuje, to jednak belka do góry. Już wiemy, dlaczego z taką dezaprobatą, czy też z wyrazem niedowierzania w to, co wyczynia jury sędziowskie, kiwał głową Heinz Kutin, czyli szkoleniowiec reprezentacji Austrii. Na pewno to podnoszenie i obniżenie rozbiegu nie ułatwia zawodnikom w koncentracji. Na szczęście Heibeck i trzej pozostali jeszcze zawodnicy, którzy swojego próbnego skoku nie oddali, nie muszą tutaj walczyć o odległość, nie muszą tutaj przeskakiwać skoczni, by być w konkursie głównym, bo oni z urzędu mają tę kwalifikację zapewnioną. Michael Heibeck, czwarty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, najlepszy z Austriaków, trzeci w turnieju czterech skoczni. W zeszłym sezonie w zawodach pucharowych na skoczni Kulm był na miejscu 16. Niezła prędkość na progu, ale pamiętam o tym podwyższonym rozbiegu. Niemniej jednak do 200 metra nie dofrunął. Półtora metra dalej niż Johan André Forfang, ale z innego rozbiegu i przy znacznie korzystniejszym wietrze. No i już tylko trzech zawodników, trzech czołowych skoczków Pucharu Świata w tym sezonie zaczyna Norwek. No to spodziewamy się rekordowych prędkości na progu. No, wprawdzie rozbieg nie jest tak wysoko ustawiony jak w środku tej serii kwalifikacyjnej, ale i tak myślę, że Gangnes będzie w stanie tutaj
szybko pojechać, nieco powyżej 101 km na godzinę. Och, ale ten skok, bo trudno to nazwać lotem, zupełnie nieudany. Oczywiście Gangnes ma komfort psychiczny, bo jego tutaj żadne kwalifikacje nie gonią. To miał być treningowy skok, ale 140 metrów, no to taki występ trochę jak niestety Kamila. Bo troszkę dłuższy lot, ale z nieco wyższego rozbiegu. No tyle tylko, że Gangnesa jutro w zawodach obejrzymy, a Polaka już nie. Ma nad czym myśleć, choć to pierwszy tak kiepski, zepsuty po prostu skok Kenneta Gangnesa podczas dzisiejszej rywalizacji, no bo w seriach treningowych miał 213 i 206 metrów. W tych nieobowiązkowych dla niego kwalifikacjach zaledwie 140. W konkursie jednak ujrzymy lidera reprezentacji Norwegii w tym sezonie. Severin Freund, rekordzista tego obiektu, 237,5. Choć to nie jest jego najlepsze w karierze osiągnięcie, bo 245 metrów skoczył w Vikersund, teraz daleko. Nie tak jak Van Emmel, ale powyżej 205 metrów myślę, że spokojnie. Nawet 1,5 metra dalej, 206,5. Jakie było lądowanie? Wiadomo, że to są skoki nieoceniane, więc nie trzeba było silić się na telemark. No i rzeczywiście bez tego istotnego technicznego elementu lądował Niemiec. Ponadto był przysiad tuż po zetknięciu się nart ze śniegiem, więc gdyby to był oceniany skok, noty nie byłyby porywające, ale nie miało to większego znaczenia. No i aktualny dominator, najlepszy w Pucharze Świata zawodnik Peter Prewc. Obydwa treningi to najlepsze rezultaty uzyskane właśnie przez Petera. Zobaczymy, jak poradzi sobie teraz. No, nie będzie aż tak daleko lądował. Nie doleciał nawet do 200 metra, ale i w jego przypadku wydaje się, że niespecjalnie warunki pomagały, no, ale też chyba jakoś nie musi specjalnie się tym przejmować. 188,5 metra. Może to taki promyczek nadziei dla konkurentów, dla Severina Freunda i spółki, że może się da ugryźć jednak tego Prewca, że może się poszczęści i ktoś go wyprzedzi w walce o złoty medal. Prewc na ubiegłych Mistrzostwach Świata w lotach, na poprzednich Mistrzostwach Harachowie z brązowym medalem zakończył konkurs. Freund wówczas wygrał, a drugi był nieskaczący już Anders Bardal z Norwegii. No i teraz w ciągu najbliższych dwóch dni przekonamy się, jak będzie ta walka o medal wyglądała tym razem. No ale pamiętajmy, że podczas drugiego treningu 235,5 metra uzyskał Peter Prewc, zaledwie 2 metry krótszy był to skok niż aktualny rekord skoczni Kulm. A to są już oficjalne wyniki tych zawodników, którzy musieli się kwalifikować, tak, bo nie uwzględnione są tu wyniki czołowej dziesiątki z Pucharu Świata z tej prostej przyczyny, że te skoki nie były oceniane przez sędziów, jeśli chodzi o noty za styl. Czołową dziesiątkę zamyka Angela Niszek. To może być języczek uwagi, jeśli chodzi o ewentualny medal w drużynowce reprezentacji Słowenii, no bo Kraniec, Tepesz i Prewc wydaje się, że są pewniakami, jeśli chodzi o dobre skoki w zawodach drużynowych. Jeśli do ich wysokiego poziomu dostosuje się Angela Niszek, to może być bardzo emocjonująca walka o trzy miejsca na podium. Heng Chul Choi jest także wśród zawodników zakwalifikowanych. No, jest wielu innych, którzy... Ostatnim szczęśliwym Sebastian Coloredo. No właśnie. No i dalej Żaparow, Stoch, Lamiszepi, Maksim Oczkin, Klinga. Widzieliśmy rozpacz Francuza, który nie przebnął przez kwalifikacje. No i widzieliśmy wyraz twarzy Kamila Stocha. No szczerze mówiąc, gdyby nie to, że jak każdy pewnie z Państwa jestem jakoś tam emocjonalny,